Witam serdecznie Państwa, nazywam się Jacek Szczytko. Pracuję na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Fizyki. Jestem adiunktem i zajmuję się inżynierią nanostruktur. Chciałem Państwu przedstawić wykład dotyczący technologii, które nazwałem technologiami wymiatającymi. Jestem szefem takiego projektu Nowe Wyzwania, Nowe Kierunki, Rozwój Kierunków Interdyscyplinarnych na potrzeb gospodarki opartej na wiedzy. To jest projekt europejski, który daje stypendia na inżynierii nanostruktur i zastosowań fizyki, biologii i medycynie na Wydziale Fizyki. No i zajmuję się naukowo nanotechnologią, więc stąd to zastosowanie inżynierii nanostruktur, to pozwoliłem sobie. Jeżeli Państwo będą chcieli sięgnąć po materiały z tego wykładu, to zapraszam na stronę internetową. O, nareszcie to działa. Zapraszam na stronę internetową. Wystarczy wygooglać moje imię i nazwisko i Państwo traficie na wykład Nowe Technologie. I jednym z pierwszych wykładów, które daję, dotyczy właśnie tych technologii wymiatających, czyli disruptive. Login, ponieważ tam niektóre materiały są zabezpieczone hasłem, więc login jest student, a hasło jest Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Tak. No dobrze, to nie w tą stronę się też. No dobrze, jedna z tych rzeczy, którą studenci muszą robić w ramach takiego wykładu, to jest zastanawianie się na tym, jak będzie wyglądała przyszłość. I to muszę powiedzieć, że to jest bardzo ciekawa taka obserwacja, jak studenckie wyobrażenia na temat przyszłości zmieniają się w czasie i w jaki sposób na przykład ewoluuje pojęcie prywatności albo pojęcie niebezpieczeństw, które na nas czyhają w nowym świecie, albo do czego będzie służyła nam nanotechnologia kiedyś i tak dalej. Więc od 6 lat mam takie zestawienia tych prac studenckich. Muszę powiedzieć, że widać, że trudno się pewnie wybrać wśród tych możliwości rozwoju naszego świata, naszej Ziemi, naszej cywilizacji, takiej, do którego wszyscy będą pewni. No niemniej mam nadzieję, że to już tutaj będą, mam nadzieję, szły lata, idą lata, nie idą lata jeszcze. Halo, może kliknę. O, bo tu ja będę się starzał. Ja ten wykład zacząłem w 2005 roku. Ja nie wiem jeszcze, jak długo oczywiście będę go kontynuował, ale wydaje mi się, że takie spojrzenie czy zastanowienie się, jak wygląda przyszłość, co się zmieni za jakiś czas, kiedy przestaniemy się uczyć, potem pójdziemy do pracy, potem nasze dzieci, wnuki będą się uczyły, jest bardzo pouczające. I tutaj bardzo takim ważną rzeczą porządkującą jest to pojęcie technologii typu disruptive. Ja widziałem kiedyś tłumaczenie polskie, że to są technologie wymiatające, bo one zmieniają rynek i za chwilę spróbujemy je sobie zdefiniować przez przykłady, ale ja będę posługiwał się jakimś słowem disruptive, nie wiem, może mogą to być technologie wybijające, wymiatające. No, zaraz zobaczą Państwo, jakie cechy posiadają te technologie. Przyszłość jest trudno przewidywać przez to, że czasami sami nie wiemy, do czego mogą zostać zastosowane te rzeczy, które zostaną wymyślone. To znaczy spoglądamy na przyszłość zawsze z perspektywy osób, które żyją tu i teraz i pewne rzeczy nie są dla nas oczywiste, że byłyby w ogóle potrzebne. Mam nadzieję, że za chwilę będzie przykład z telefonami komórkowymi, to za chwilę się o tym zastanowimy, ale taką generalną obserwacją, którą ja lubię cytować, to jest obserwacja Herberta Kremera, przy czym wydaje mi się, że Herbert Kremer nie był pierwszą, jedyną osobą, która takiej obserwacji, do takiego wniosku doszła, tylko że on jest noblistą, a zawsze na jakimś wykładzie musi być noblista, to pokazuje, że tu jest noblista, tak, on dostał Nobla z fizyki i nie za tą obserwację, ale warto zacytować, to znaczy on zauważył, że główne zastosowanie każdej nowej, innowacyjnej technologii zawsze było i nadal będzie zastosowaniem stworzonym przez tą technologię. No jeżeli się spojrzymy, oczywiście jak zadam to pytanie w Instytucie Matematyki, to obawiam się, że mógłbym mieć dużo odpowiedzi twierdzących, ale mimo wszystko spróbuję. Kto z Państwa na komputerach, znaczy komputerów używa do symulacji numerycznych i obliczeń matematycznych? Kto tutaj może podnieść rękę? Ja wyjaśnię, co to znaczy.
No jakieś obliczenia, czy ktoś robi na komputerze, poza Excelem może powiedzmy, ale nawet w Excelu to jakieś obliczenia ktoś robi. No komputery do tego nie służą, tak? Do czego służą komputery? No tego, żeby był internet, tak? YouTube, Facebook i mail i jakieś inne rzeczy, tak? Żeby kino domowe było, muzykę, żebyśmy mogli sobie puszczać, tak? Ale to nie służy na pewno do tego, żeby robić numeryczne symulacje. Czyli tak samo telefony komórkowe, jak Państwo kupujecie telefony komórkowe, no to nie po to, żeby z nich dzwonić, tak? One mają mieć mnóstwo innych opcji, muszą mieć możliwość nagrywania filmów, robienia zdjęć i takich innych rzeczy, więc to jeszcze za chwilę do tym spojrzymy, ale to jest taka generalna obserwacja i ona moim zdaniem doskonale podsumowuje technologię typu disruptive, a także coś, o czym będzie w dalszej części wykładu, mianowicie, że czasami sami twórcy tych technologii nie są w stanie przewidzieć, do czego one zostaną zastosowane. No dobrze, to tu jest, proszę Państwa, taki Maciej Ashcrofta, ja miałem się tego nauczyć, ale to nie ja wymyśliłem w każdym razie tą macierz. To jest taka macierz, która pokazuje w sposób schematyczny, muszę powiedzieć, że jak na fizykę, to tutaj te osie są bardzo słabo opisane, ale na tych osiach jest odłożona technologia i rynek, czyli technologia podzielona jest na istniejąca technologia i nowa, technologia albo istniejący rynek i nowy rynek. I za chwilę sobie powiemy o różnych przykładach tego typu, które tutaj można włożyć w taką macierz. Ale to jest taka macierz strategii, co może dana firma zrobić, tak? Bo w danej chwili czasu każda firma jest na istniejącym rynku z istniejącą technologią i czasami ma możliwość zrobienia jakiejś rewolucji, oprócz ścigania się z konkurencją, prawda? Bo w którymś momencie może zmienić swoją strategię, mianowicie albo przejść istniejącą technologią na nowy rynek, albo na istniejącym rynku jaką przełomową technologię zaproponować, albo w ogóle zmienić działalność. Przez moment zastanówmy się nad tymi strategiami, jakie dana firma może mieć tutaj. No więc taka najprostsza strategia, taka, która jest najczęściej stosowana, jeżeli Państwo rozejrzycie się wokół siebie, to dość powszechnie znajdziecie przykłady tego typu racjonalnego zachowania się firm, to jest wejście na nowy rynek z istniejącą technologią. To są takie ruchy, przy których mogą pomóc na przykład firmy konsultingowe, mogą pomóc jakieś badania i tu się wiąże z tym to jest taka strategia na przykład stosowana przez takiego bardzo znanego menadżera Jacka Welsha, który pracował w General Electric i on już nie pamiętam, czy raz do roku, czy raz na pół roku brał swoich najlepszych menadżerów, znaczy 90% swoich najlepszych menadżerów, bo 10% zawsze traciło pracę tych najgorszych, tak, więc brał tą pozostałych, patrzył, którzy odnoszą największy sukces, gdzie rynek General Electric miał 80% udziału, tak? Znaczy, że po prostu był prawie monopolistą na danym rynku. I on brał tych ludzi i mówił, wymyśl coś, żeby ten rynek teraz stanowił tylko 20%, czy tam 10%, tak? Chodziło o to nie, żeby przestać się ścigać z konkurencją i oddać jej ten rynek, tylko żeby wymyślić takie zastosowanie naszej technologii, wymyślić taki nowy rynek dla naszej technologii, żeby na tym większym rynku nasze 80% obecnie stanowiło jedynie ułamek tego, co pozwoliłoby nam się dalej rozwijać i rosnąć. I jak Państwo zobaczycie na strategię wielkich i małych kompanii, no to wszyscy coś takiego robią. Ja pamiętam za moich czasów polopiryna, czy aspiryna, tak, była na katar. Jak ktoś był chory, to brał aspirynę i do tego to służyło. Potem w latach 90. okazało się, że okazuje się, że osoby, które biorą aspirynę w podeszłym wieku, to są bardziej zdrowe, mają mniejsze ryzyko za ataku serca. Tak, czyli widać, że rynek osób, które mają katar, w stosunku do rynku wszystkich osób, które przekroczyły pewien wiek i powinny zażywać aspirynę, no to, prawda, zwiększył się.
Tak? I co więcej, bo potem się okazało, że to nie tylko osoby, które są w odpowiednim wieku, ale także młode osoby, które latają za oceanem, długo siedzą, prawda, w pociągu czy w samolocie, czy w ogóle mają siedzący tryb pracy, żeby nie miało zakrzepów, to trzeba tych, muszą zadbać o to, żeby tego nie było, no właśnie błykając aspirynę. I bardzo często Państwo w doniesieniach o różnych środkach medycznych spotkacie informację, że o, jakiś lek, prawda, zbadano, że on dobry jest też na coś innego, tak? Czyli on nie tylko jest do tego, do czego został wymyślony, ale ma większe zastosowanie. Druga rzecz, drugi przykład to jest firma Honeywell, która do lat pewnie 90., to przez lata 80. zajmowała się czujnikami dla wojska, miała bardzo dobrego klienta, Pentagon, prawda, płacił każde pieniądze za dobre czujniki, ale oni pomyśleli, że jakby weszli na, znaczy mieli kompetencje w robieniu różnego rodzaju sensorów, tak, i pomyśleli, no jak zwiększyć ten rynek, tak, nie chodzi o wywołanie kolejnej wojny światowej, tylko żeby, prawda, żeby ludzie więcej kupowali broni, ale na przykład w samochodach, czyli tyle czujników potrzebujemy, czujniki parkowania, czujniki ciśnienia oleju, ciśnienia powietrza w kołach, temperatury czegoś i czegoś, prawda, mnóstwo i rynek takich czujników, prawda, rynek samochodowy jest dużo większy, całe szczęście, niż rynek lakiet balistycznych, w związku z tym oni weszli na ten rynek i tutaj jest ten. Apple umiał robić komputery, wszedł na rynek z tą swoją kompetencją robienia komputerów i zaczął sprzedawać też muzykę, prawda, i iPody. O Canonie będzie, i Medtronic będzie dalej, Microsoft też można powiedzieć, że poszedł tą drogą, wymyślając Xboxa, czyli umiał robić systemy operacyjne i wszedł w taki system, no, rozrywki domowej. Nie wszyscy potrzebują komputera, żeby zagrać w grę, prawda, albo klawiatury. Po co ludziom klawiatura, jeśli chodzi tylko o odpalenie jakiejś gierki, prawda? Bez sensu, tak? Więc przeweszli w coś innego. Inny sposób działania strategii, znaczy tak, strategii dla jakiejś firmy jest taki, żeby w ogóle wejść z nową technologią na nowy rynek. No i to jest bardzo ryzykowne. Najczęściej jest to związane z tym, że popełniono jakieś błędy w zarządzaniu, prawda, że nie wiem, jak wchodzimy na stronę internetową jakiejś firmy, która jest firmą giełdową, to tam jest napisane na przykład często, że celem tej firmy jest działanie w interesie akcjonariuszy, żeby zyski akcjonariuszy były jak największe. No i to jest głupi cel. Znaczy, bo tylko pomnażanie zysków, no nie ma to nie ma żadnej strategii w tym, tak? No bo to trzeba najpierw zainwestować w, nie wiem, w ziemię, tak, a potem w autostrady, a potem w telekomunikację, no bo to powiększa, tak, a potem w ropę, bo to rośnie, tak, to nie jest dobry cel i bardzo wiele firm na skutek błędów w zarządzaniu właśnie poszło tą drogą i te błędy się zemściły w ten sposób, że jak przyszedł kryzys, to nie wiadomo było, co ta firma robi, trzeba było całą rozdrywać, to była na przykład firmy ITT, która inwestowała w, była takim telekomunikacyjnym, powiedzmy jeszcze nie cyfrowym dostawcą usług, a potem miała kasyna, hotele w Las Vegas i ten. No ale tak, to są też, nie wiem, jak była boom internetowy, to firma na warszawskiej giełdzie, firma, która się zajmowała butami, nagle się zrobiła prowajderem systemów informatycznych i stron internetowych, coś w tym stylu, tak? Nagle zupełnie tak od czapy się zmieniła. Ale jest taka firma, która to wszystko dzielnie zniosła i rzeczywiście weszła z takiego rynku, gdzie no, panowała stagnacja, wzrost był kilkuprocentowy rocznie najwyżej. Weszła na doskonały, wspaniały rynek rozwijający się, to była firma Nokia. Ona w latach 80. jeszcze miała swoje tartaki, produkowała kalosze, telewizory Nokia i było dużo różnych rzeczy, którym się zajmowała. Ale ich dział, jeden z menadżerów został zaproszony do pracy wspólnie z Ericssonem nad nową generacją telefonii komórkowej, cyfrowej, tym razem nie analogowej. I oni jak wrócili z tej współpracy z Ericssonem, stwierdzili, że trzeba sprzedać po prostu dobrze prosperujące, dobre przedsiębiorstwa, tak? Trzeba sprzedać i całe pieniądze, które w ten sposób uzyskają włożyć w nowy dział, nową technologię i nowe rynki telefoniczne.
No i ostatnia rzecz, o której dzisiaj właśnie chciałbym poprowadzić wykład, to jednak wejście na istniejący rynek z zupełnie nową technologią. I bardzo często ta nowa technologia nie tylko wypiera starą, ale stwarza nowe możliwości, także ten rynek, który na początku wydawał się, że jest zawężony tylko, nie wiem, do robienia zdjęć, prawda? Nagle się okazuje, że będzie gigantycznym rynkiem, który posłuży do tego, że teraz każdy ma przy sobie aparat fotograficzny, czy chce, czy nie chce, prawda, i kamery na ulicach i tak dalej. I to się dzieje właśnie dzięki na przykład takim technologiom cyfrowym. No więc do tego potrzebne są wynalazki i jakby trzymanie ręku na pulsie na tym, co się dzieje w badaniach i naukowych. To znaczy, tego trudno jest chyba wymyśleć, jeżeli jest się z daleka od przynajmniej takiej popularnej prasy dotyczącej badań czy prowadzonych badań, albo bez takiej refleksji na temat własnej firmy i takiej refleksji, jaka technologia by mi naprawdę zagroziła. Gdzie przestanę po prostu, już nie mam tych swoich kompetencji, bo wejdzie zupełnie coś nowego i żeby po prostu być przygotowanym na to, że coś takiego się zdarzy. Dlatego, że taka technologia to jest typu disruptive, to jest technologia, która daje, po pierwsze stwarza zagrożenie dla istniejących firm, o czym za chwilę Państwo się przekonają, ale też stwarza ogromną szansę dla nowych. I te firmy, które powstały dzięki technologiom typu Interactive, czyli Intel, Apple, Medtronic, Sony, Logitech, Philips, to są wszystko firmy, które zaczynały niejako firmy garażowe, zrobione przez ludzi, którymi się nikt nie chciał zająć, bo wszyscy uważali, że ich ta technologia jest zupełnie nikomu niepotrzebna i do niczego nie służy. Hop, hop, hop. Ja mam na razie technologię bezprzewodową. O. Więc proszę Państwa, teraz tak. Termin tego technologii disruptive, zaraz zresztą historycznie zobaczymy, że on istnieje na rynku od kilku lat i można sprawdzić w wyszukiwarce na przykład, jaka jest definicja tego terminu. Natomiast wydaje mi się, że spróbujmy tą definicję stworzyć sobie sami, bo to jest dla mnie, znaczy to pojęcie tych technologii wymiatających jest takim pojęciem porządkującym. To trochę jak u Moliera, któryś bohater się dowiedział, że całe życie mówił prozą. Wcześniej nie wiedział o tym, że mówił prozą. Więc tu jest to tak samo. Te technologie istnieją, czy my je nazwiemy w ten sposób, czy nie, to je nazwiemy. Natomiast mechanizmy, które stoją za tymi technologiami, one mogą służyć nie tylko do opisu prawdziwych stanu techniki, prawda, ale także mogą służyć do, czy taką próbę podjęliśmy tutaj w ramach letnich praktyk badawczych, które były prowadzone tutaj w Instytucie Matematyki, że także do tego, żeby to spojrzeć szerzej na te technologie disruptive w naukach społecznych, w zarządzaniu i okazuje się, że bardzo często takie trendy, są pewne trendy, które zdobywają w ogóle zainteresowanie. No dobrze, to teraz próbujmy to w takim razie sobie popatrzeć, jak wygląda typowe wejście na rynek technologii disruptive, a potem powiedzieć o pewnych szczególnych cechach takich technologii. Po pierwsze, to znowu jest pewna oś, tak? Tutaj jest oś, w zasadzie ona jest ta oś, która się nazywa to, czego chcą i czego potrzebują klienci, jest osią czasu. Zwykle jak klient coś dostaje, to po pewnym czasie nie chce kupić dokładnie tego samego, tylko ciutkę lepsze, tak? Jak go stać oczywiście, no ale żeby było choć trochę lepsze, no miało coś więcej, tak? Więc oczekiwania klientów zwykle rosną tutaj, no i potrzebują czegoś odrobinę więcej. Natomiast tutaj jest taki stosunek ceny do kosztu wyprodukowania czegoś, tak? Czyli jak w tej skali chcemy być, jak najwyżej czy jak najniżej? Jak macie cena przez koszt, tak? To jak chcecie mieć zyski, to co robicie? Tak? Albo zwiększacie cenę, albo tniecie koszty. W każdym razie im wyżej, tym lepiej. Tak? Tak chcemy, żeby było. No i typowa ewolucja, znaczy bo to jest tak, że nie zawsze mówimy o rewolucji w rozwoju technologicznym. Bardzo dużo rzeczy zachowuje się
sposób ewolucyjny, prawda? Prawo Moore'a, rozwój technologii półprzewodnikowej, są wzrost wykładniczy, jest może nie liniowy, ale to jest to są rzeczy ewolucyjne, więc mamy pewną technologię, która obiecuje, że za każdym razem będzie troszeczkę lepsza. Tutaj takim doskonałym przykładem na to, o czym teraz mówię, to jest rozwój fotografii, takiej zwykłej, kliszowej. Tak, najpierw były czarno-białe zdjęcia, potem zaczęły być kolorowe zdjęcia, potem te kolorowe zdjęcia najpierw wymagały dużo słońca, potem były coraz większa czułość była filmów, prawda, żeby można było zrobić zdjęcie także no nie tylko z fleszem, prawda, ale przy zapałku świecy i tak dalej, przepraszam, przy świetle świecy i tak dalej, i tak dalej. Więc taka technologia, i to jest tak, że jeżeli my produkujemy, no, mamy dodatkową opcję, na przykład dodajemy kolor, czy większą czułość w naszej kliszy filmowej, no to możemy poprosić klientów, żeby oni zapłacili nam trochę więcej, tak? Bo oni już są wychowani przez nas, przez rynek i na tym poziomie, co do tej pory robili zdjęcia, no to mogą zostać, ale jak dopłacą nam trochę, tutaj zwiększymy sobie tą cenę, to dostaną coś troszeczkę lepszego. No i w którymś momencie, proszę Państwa, tutaj weszła nowa technologia. I ten termin disruptive technology został zaproponowany przez Claytona Christensena w takim książce w 1997 roku wydanej, nazywała się The Innovator's Dilemma. I on zauważył coś takiego, że to pojawienie się takiej technologii typu disruptive, i tutaj dla zdjęć, nazwijmy to analogowych, taką technologią disruptive oczywiście to są zdjęcia cyfrowe, tak? Na inny sposób kodowania i w ogóle zapisu zdjęcia. I on zauważył po pierwsze to, że taka technologia zwykle na samym starcie jest, nie może się równać z dojrzałą i opracowaną technologią, która jest na rynku. Tak, pierwsze kamery cyfrowe robiły zdjęcia, już nie pamiętam, 640x480 pikseli, tak, i 256 kolorów było. Tak, czyli zdjęcie wielkości znaczka pocztowego i człowiek na nim wyglądał jak po cholerze. Tak. Więc to zupełnie się nie nadawało, znaczy rozdźwięk między tym, co chcą i potrzebują klienci, a to, co mogła zapewnić ta technologia, był kolosalny. Po drugie, tego typu nowe technologie także nie są bardzo zyskowne. Pierwsze aparaty cyfrowe były no, tej wielkości, tak? Na dyskietkę się nagrywało, bo wtedy jeszcze nie było pamięci USB w latach 90. Po prostu była dyskietka taka trzycalowa, tak? Którą się wkładało i wyjmowało. Aparat kosztował $500. Za $500 można było kupić świetny aparat, taki półprofesjonalny, czy może nawet profesjonalny, tak? Standardowy, klasyczny. A tutaj była jeszcze firma nowa, startup i jeszcze trzeba było dokładać w ogóle do tych $500, żeby ktokolwiek to kupił. No ale okazuje się, że pomysł na zapis cyfrowy był pomysłem, który ewoluował razem z prawem Moore'a, z prawem rozwoju elektroniki, które mówi, że no dobrze, teraz mamy 640x480 pikseli, ale poczekamy 2 lata i będzie 2 razy więcej tych pikseli, tak? Potem poczekamy 2 lata, będą już 3 megapiksele, potem będzie 8 megapikseli. To w ogóle nas nic prawie nie kosztuje. Koszty takiej stopniowego udoskonalania w zasadzie się nie zmieniają. Natomiast my możemy dokładać już nie 256 kolorów, tylko 16 milionów kolorów, prawda? I nowe sposoby zapisu powstały i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że tego, co tutaj nastąpiło, nie brały pod uwagę te wielkie kompanie typu Polaroid, Kodak, tak? To są już teraz kompanie, które zostały sprzedane w zasadzie za patenty. Tak, nie ma, znaczy muszę powiedzieć, że jeszcze filmy i filtry Kodaka na przykład można kupić i ta firma chyba się zajmuje troszeczkę optyką w Polaroid. Wiem, że klisze też są robione dla na przykład rentgenowskich badań, nadal są potrzebne, ale to są już zastosowania niszowe, prawda? Na pewno nie są już kolorowe. W związku z tym po jakimś czasie ta ewolucja w czasie sprawia, że
że ta technologia stara po prostu zupełnie wypada z rynku, a tutaj wchodzą nowe firmy, albo nawet stare firmy, nie wiem, Hewlett Packard robi, czy nie wiem, czy nadal robi, ale robił kiedyś aparaty fotograficzne, prawda? Mimo że no, nie był kojarzony wcześniej z firmą, która się zajmowała fotografią. A niektóre, no nie wiem, typu Canon, prawda, weszły na ten rynek z sukcesem, a niektóre musiały upaść. No i inne przykłady takich technologii. Dzisiaj też troszeczkę powiemy o na przykład IBM-ie, który chciał zastopować rewolucję, którą zapoczątkował zresztą robiąc pecety i który po wynalezieniu 16-bitowego procesora, przepraszam, 386 był 32-bitowy procesor, stwierdził, że on więcej już nie będzie w tą technologię inwestował, dlatego że to podkopuje jego podstawową działalność, czyli sprzedaż właśnie 32-bitowych systemów operacyjnych i komputerów i próbował to zastopować, ale okazało się, że ludzie wybrali pecety. W ogóle minikomputery, mikrokomputery są usłane takimi technologicznymi trupami, kiedy właśnie małe, inne urządzenia, innego typu architektury sprawiały, że istniejąca technologia zupełnie odchodziła do lamusa. O kopiarkach za chwilę sobie powiemy. General Motors, no to były samochody, które były bardzo wygodne i w latach 70. przed kryzysem, pierwszym kryzysem paliwowym Amerykanie jeździli takimi krążownikami SOS, które się, no właśnie, były wygodne, duże i spaliły strasznie dużo, prawda? I dopiero jak przyszedł kryzys paliwowy, okazało się, że nie wszyscy do supermarketu na sąsiedniej ulicy muszą jeździć swoim Cadillaciem, małe autko z Japonii wystarczy i to było dla nich bardzo bolesne. A inne technologie, które jak widać powoli by odeszły do lamusa, to są maszyny do pisania. Wiem, że maszyny do pisania chyba nadal są używane w policji, dlatego że tam można pisać przez kalkę. Ale nie wiem, czy może to jeszcze serwisują w takim razie, ale chyba jest trudno jest już kupić maszynę do pisania, wagę mechaniczną, chyba już są te same elektroniczne wagi. Czeki to, ja tu wpisałem czeki, bo w Polsce się czeki nie przyjęły, ale na Zachodzie rzeczywiście czeki trwają, pensje są wypłacane w czekach i każdy musi wziąć ten czek i zanieść do banku, żeby dostać pieniądze, więc no chyba dlatego tylko to działa, bo Polska już jest po rewolucji czekowej, ma karty kredytowe i tak dalej. Zegarki mechaniczne mało kto stosuje. Jak kogoś stać, to ma jeszcze zegarek mechaniczny, prawda? Ale większość zegarków, które w tej chwili ludzie kupują, to są zegarki elektroniczne. Niestety to, czy jakaś technologia okazała się disruptive, właśnie taka niszcząca, wymiatająca czy wybijająca konkurencję, najczęściej dostrzega się post factum. To znaczy tych technologii, które mamy w tej chwili do dyspozycji, jest bardzo, bardzo wiele, ale nie wiadomo, na którą postawić. To naprawdę wymaga jakiegoś zrozumienia rynku, zastanowienia się wyraźnie nad przyszłością i ewolucją takiego czegoś. Więc dlatego nie wszyscy są bogaci. Bo tak to jakby człowiek wiedział, na co postawić, w co zainwestować, to pewnie miałoby problemów finansowych. No ale okazuje się, że ta technologia, jak teraz zobaczycie, ja sobie prowadzę na własny użytek taki ranking 10 najważniejszych odkryć według Science, takie są dawane, tak? Albo 10 najbardziej obiecujących technologii też są publikowane. To co roku gdzieś tam jest takie tego. Mało która się sprawdza, tak naprawdę. Bardzo trudno jest znaleźć, nawet jeżeli zapytamy ekspert, a zwłaszcza kiedy zapytamy ekspert. W przyszłości, no wydaje mi się, że tak, żarówki to nas zmusza troszeczkę Unia Europejska, żeby rezygnować z żarówek, ale o ile wydaje mi się, że przechodzenie na świetlówki rzeczywiście jest taką ślepą uliczką, bo one, nie, znaczy mogę z Państwem podyskutować, czy one są bardzo ekologiczne, czy nie, ale sądząc po tym, co się z nimi dzieje, kiedy one się przepalą, bo one wcale nie chcą się palić 10 lat, tylko jakoś krócej się przepalają, tak? I potem muszę tą bańkę rtęci gdzieś wywalić, to możemy się zastanowić. Ale nawet jakby nie było tej,
takiej technologii, no to źródła półprzewodnikowe, białe źródła oparte na azotek galu, prawdopodobnie wkrótce wyprą wszelkie inne oświetlenia, można w inny sposób to zrobić. Ekrany takie zwykłe, kineskopowe, to już, jak ktoś ma jeszcze stary telewizor, to ma taki ekran, nie? Ale teraz to już się do komputera nie kupuje. Kasety VHS, no mamy, nie? Z naszych chrzciny były na kasecie VHS, albo pierwsza komunia, to jeszcze się trzyma, nie? Ale już nie, osoby, które są urodzone, nie wiem, jeszcze może na tej sali nie ma zbyt wiele, które są po latach 90. urodzonych, ale po XXI wieku urodzone, ale czemu nie? Znaczy, to rzeczywiście jest też, już nawet nie, pewnie nie będzie VHS. Kasety i CD, być może CD też odejdzie.